Dzień dobry Państwu. Za oknem kawiarni piękna pogoda, wiosna zawitała do Szczecina, a my nadal walczymy o pełną jawność finansów naszego miasta. Każdy grosz i każda złotówka z miejskiej kasy powinny być wydawane w sposób krystalicznie czysty. Niestety prezydent nadal nie chce ujawnić imion i nazwisk osób, którym płaci. Już czterokrotnie nam odmówił. Tym razem oficjalnie. Pisze, odmawiam udostępnienia Arkadiuszowi Marchewce i Łukaszowi Tischlerowi informacji publicznej. W związku z tym złożyliśmy odwołanie do SKO, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w którym wskazujemy, że prezydent naruszył przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także artykuł 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. Jakie nazwiska chce przed nami ukryć prezydent? Te dane powinny być jawne, dlatego że wyrok Sądu Najwyższego sprzed 2 lat mówi jasno, że ujawnienie ich nie narusza prawa do prywatności tych osób. Jestem tego przykładem. 7 lat temu, na długo zanim zostałem radnym, pracowałem przy prowadzeniu sekretariatu wiceprezydenta i ta umowa jest w pełni jawna. Prezydent Warszawy takie nazwiska ujawnia. Marszałek Geblewicz również te dane udostępnia. Dlaczego prezydent Szczecina nie chce tego zrobić? Mieszkańcy naszego miasta mają prawo i powinni wiedzieć, do kogo płyną pieniądze z miejskiej kasy. Teraz czekamy na decyzję SKO. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, piszcie na Facebooku lub na kontakt@arkadiuszmarchewka.pl. Do zobaczenia.